Znaleźliśmy się na pustyni. Pierwszymi bohaterami, których widzimy, to Staś i Nel. Są oni najlepszymi przyjaciółmi. Staś czasami nie doceniał Nel, bo była mała. Mieli dużo przygód. Na przykład zostali porwani, Nel była ciężko chora, a Staś pokonał lwa. Pewnego dnia postanowili się przejść. Nagle Nel coś zauważyła i do tego podeszła. Staś poszedł za nią. Była to zielona butelka, a w niej jakaś kartka. Otworzyli tam i zobaczyli mapę skarbu. To mapa skarbu! Chyba tak. Kierujmy się wskazówkami umieszczonymi na niej. To dobry pomysł, tylko musimy uważać. Jak powiedzieli, tak zrobili. Szli według mapy, zbliżając się coraz bliżej pierwszego punktu. I zobaczyli Pinokia. Siedział samotny na kamieniu. Co się stało? Kim jesteś? Witam, jestem Pinokio. Dziękuję za troskę. Czemu jesteś smutny? Byłem samolubny, myślałem tylko o sobie. Swoził mnie mój tata Geppetto. Kochał mnie, a ja go zraniłem. Nie uczyłem się, nie słuchałem i zamiast pójść do domu poszłem z lisem i krukiem i zostałem sam. Możemy ci jakoś pomóc? Tak, dostałem kartkę od taty. Gdybym się zgubił, tu jest adres domu. Ale nie uczyłem się i nie umiem tego przeczytać. Pomożecie? Oczywiście, że tak. Pinokio wyjął kartkę i dał Stasiowi. Staś przeczytał i powiedział: to jest niedaleko. Musisz iść prosto, później skręcić w prawo i znów prosto, aż zobaczysz wioskę. Dziękuję za pomoc. To dla was. Pinokio wyjął kartkę i dał dzieciom, a sam zniknął za krzakiem. Na kartce było napisane: kolorowy pan, co na ramieniu szpaka ma. Staś i Nel pomyśleli i spojrzeli na mapę. To Akademia Pana Kleksa. Akademia znajduje się na ulicy Czekoladowej. To niedaleko, to kilka kilometrów. Chodźmy. Dzieci dotarły do akademii. I co teraz? Nie wiem, zawołajmy kogoś. Ale kogo? Nagle pojawił się pan Kleks. W czym mogę pomóc? Znaleźliśmy mapę i po pewnym czasie znaleźliśmy się tutaj. A, to już wiem, o co chodzi. Mam dla was zadanie. Uczniowie uczą się tu kleksografii. Aby otrzymać wskazówkę, musicie wykonać zadanie. A waszym zadaniem jest z kleksografią stworzyć szpakę. Dobrze, a gdzie jest tuż? Proszę, oto kartka i tuż. Życzę powodzenia. A gdzie idziesz? Mam swoje sprawy. Jak skończycie, to wrócę. Po pewnym czasie i po trudach udało im się. Witam ponownie. Udało wam się wykonać zadanie? Tak, proszę, oto szpak. Dziękuję, ładny. A ja mam coś dla was. Proszę. Była to już ostatnia wskazówka, a na niej napisane: ostatnie kilka kroków po czerwony skarb. Staś spojrzał na mapę. To tu, przy morzu. I dzieci ruszyły. Naszcze na koniec powiedziały: dziękuję pani Ambroży Keks za wskazówkę, do widzenia. Dziękuję za naukę kleksografii, do widzenia. Dziękuję za miłe słowa, cieszę się, że mogłem pomóc. Powodzenia. Ruszyli. Niedługo znaleźli się przy morzu. To co tam jest? Patrz. I co teraz? Patrz, tam na skale jest coś czerwonego. Poszli za skałem i za czerwonym przedmiotem. Nagle się zatrzymali i zobaczyli cały przedmiot w całości. To krzesło. To czerwone krzesło. Ono jest magiczne. Staś pomyślał
i postanowił na nie siąść. I nagle znaleźli się na pustyni. Nie dość, że w domu, to jeszcze z czerwonym krzesłem. Ha, ha, zaczęli się śmiać. I wrócili do domu z krzesłem. Opowiedzieli to swoim rodzicom, a gdy dorośli, ożenili się. To już koniec mojej opowieści. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam.